Siemaneczko, jestem Cyprian i przyszedłem odpowiedzieć na kilka pytań. Nie boisz się tej głowy? Nie. No to już, nie, proszę. To są zapraszam. Po prostu proste pytania. Się okaże. Wymień trzy najgłupsze plotki na swój temat. Często słyszę w internecie, że jestem osobą zakochaną w sobie, pewną siebie, a ja na przykład z natury jestem dosyć skryty. Więc to jest na przykład największa plotka. Dużą plotką jest to, że niby jestem z Kamilem Szymczakiem, a tak naprawdę mam dziewczynę i to nie jest prawda. Tak, myślę, że masz chłopaka. Myślę, że mam chłopaka. Okej. Okay. I to jeszcze Kamila. Ale nie lubicie się? Nie, no lubimy się, no, no ale jesteśmy mi. Tylko przyjaciółmi. Często to słyszę w komentarzach, w filmach, że jestem bananowym dzieckiem, ale to nie jest prawda, bo tak naprawdę wszystko, co jakby teraz mam, jakby sam sobie na to zapracowałem. Wymień trzy najgorsze numery wszechczasów. Yes! Czy to chodzi o muzykę? Of course. Ja nienawidzę disco polo, więc wszystkie numery związane z disco polo to jest dla mnie trochę taka bójda. Dobra, Mordo, ale musisz wskazać jakiś taki jeden, co strasznie podnosi ci ciśnienie, no. Na przykład Przez Twe Oczy Zielone albo Miłość Zakopane. Słyszałem to wiele razy w radiu, leciało to praktycznie wszędzie, już mam tego dosyć. Dobra, to są dwie, no i jeszcze jakaś, której nie lubisz. Trzeci numer to na pewno Cleo. My Słowianie Wiemy Jak. Nie? Że najgorsza piosenka wszechczasów? Tak, nie podoba mi się. Jest strasznie moim zdaniem naciągnięta. Okej, okay. Twoje decyzje, proszę bardzo. Następne. Wymień trzy głupoty, które robisz po pijaku. Słucham, zamieniam się w słuch. O kurczę, a ja jestem taki spokojny na co dzień, ale jak już się napiję, to jest dosyć mocno. Największą głupotę, jaką zrobiłem po pijaku, to zadzwoniłem do swojej byłej dziewczyny. Tego nigdy nie zapomnę. I co jej powiedziałeś? Powiedziałem jej, że ją kocham. Duła, i czemu uważasz, że to głupota? Bo byłem pijany, więc a to tak nie mogła być do końca... A jak się obudziłeś, to już jej nie kochałeś? No, nie wiem, nie pamiętam właśnie, czemu to mówiłem. Okej. Okay. Ukradliśmy znak drogowy kiedyś, który leżał już zerwany na drodze. A zerwany, no to tak. Zerwany to się nie liczy. Ale wzięliśmy go do kolekcji i był naprawdę wspaniały. I nie oddaliście go już? Oddaliśmy go oczywiście. Oddaliście go. Tak. Dobra, jeszcze jedna rzecz po pijaku. Co ja po pijaku jeszcze głupiego robiłem? Właśnie gdybym pamiętał, to by było dobrze, a że nie pamiętam, to chyba dobrze się bawiłem wtedy. Czyli niepamiętanie rzeczy po pijaku. Tak. Okej, okay, to też jest jakiś trop. W sumie to też jest głupota. To jest głupota. Można zaliczyć? Można. No i super. Następne. Wymień trzy największe beksy na TikToku. No to wydaje mi się, że taką największą beksą jest Filip Zabielski. A on zawsze jakby stwarza sobie sytuacje krytyczne, a później się użala. Okej. Okay. Mocny pojazd w sumie. Kto jeszcze? Beczy, ryczy, narzeka. Wszystkie dziewczyny z kanału Beksy z YouTube'a, które nagrywają na TikToku. One już to w nazwie nawet mają. Kamil Szymczak, mój współlokator, cały czas narzeka, że coś mi nie pasuje, że nie umyłem szklanek na mieszkaniu. Okej, okay. No dobra, to mamy zamkniętą listę Beks. Chyba, że chcesz jeszcze. Nie, później będą mnie tam torturować Ciry. W internecie. Także lepiej z nimi nie zadzierać. Wymień trzy turbolaski. Nie wolno wymieniać swojej dziewczyny. To jest zakaz odgórny? No. To jest turbolaska, no ale dobra. Jestem fanem totalnym Beyoncé i crushowałem ją w dzieciństwie. Okay. To był dla mnie taki ideał kobiety. Bardzo lubię tą aktorkę z Outer Banks, która grała blond dziewczynę, tylko teraz nie mogę sobie przypomnieć jej imienia i nazwiska. Z TikToka mam dosyć sporą crush, okay. Addison Rae. Dla mnie po prostu jest świetna, jest taką super laską, fajnie tańczy. No dobra, wymieniony, ale się ucieszył, jak opowiadał Obama. Nie, bo wyobrażam sobie od razu w głowie. Wymień trzech typów, którym spodobałbyś się w internecie. A nie, wymień trzech typów, którym... Spodobałbyś się w internecie? Zajebiste no, pytanie, muszę je zadawać. No dobra. Ja troszkę przekształciłem, ale tutaj mam wymienić trzech, którym spuściłbym łomot. W internecie. Tak, jakimś... Tak, tak, internetowym jakim... trollom. No, komu byś tam spuścił łomot? Jakiś wyzwałbyś ich na pojedynek, w gierkę, wiesz, tam w kapsle, cokolwiek. A może na fejmie, albo na jakiejś gali na pojedynek. Dobra, możesz na fejmie teraz wyzywać sobie trzech typach. Na pewno wyzwałbym, spuściłbym łomot Einarowi, bo mnie denerwuje czasami. Dobra. Dubielowi.
Okay. Po prostu działa mi na nerwy już od dłuższego czasu. Kogo ja tam jeszcze nie lubię? Ja Czyli tam... nie jesteście z Dubielem kumplami ani... Nie, nie jesteśmy. Nie za bardzo się trzymamy. Będzie łomot, no? Będzie łomot. Z Boksdalem, bo jest dosyć spory. Miałem wtedy mocnego przeciwnika. Z Boksdalem byś chciał? Tak, ja go lubię, ale chciałbym z nim w klatce wylądować. No przecież to byś, on by cię tam zgniótł. No wiem. No, a to chcesz, żeby cię w boksie, zgniótł? Tak. Nie chciałbym, ale miałbym solidnego przeciwnika. Okej. Okay. No stawiam wysoko poprzeczkę. Okej, okay. Dobra, następne. Wymień swoje trzy największe wpadki. I miałem dosyć za każdą wpadkę miałem praktycznie, kiedy próbowałem ukryć to, że jestem na lekcjach. Robiłem to dosyć dobrze, okazywało się później, że nie chodziłem i nie chcieli mnie przepuścić w liceum do następnej klasy. Kłamstwo ma krótkie nogi. Tak. Miałem kiedyś dosyć mocną wpadkę, umawiałem się z dwoma dziewczynami naraz. O nie! Dlaczego to robiłeś? Każdy miał taki etap, mi się wydaje. Ja nie miałam takiego etapu. Okej, okay, to nie wszyscy jednak. Ale ja miałem i finalnie się po prostu dowiedziałem o tym. O nie! No. Przepraszałeś chociaż je solidnie? Tak. A i więcej tak nie zrobiłem. Czy już skończyło nie, się? Chciały za bardzo, żebym wybierał. No, słusznie, mądre dziewczyny. No, głupi, młody i głupi młody byłem. Młody i głupi, no byłeś, dobrze, dobrze. Miałem kiedyś dosyć mocną wpadkę też w szkole, w podstawówce, w szatni z kolegą. Po prostu odbił się ode mnie niefortunnie i spadł na plecy i zaczął się dusić i musieliśmy wezwać karetkę. I wszystko spadło na mnie, mimo że nic nie zrobiłem. O kurde. To była dosyć mocna wpadka i rodzice mnie trochę za to pierniczyli, że tak powiem. Ale nie zszedł ten chłopak? Nie, nie. W zasadzie to go nawet reanimowałem i wszystko było w porządku. O, fuck. Ale to nie była moja wina. Wymień trzy ulubione efekty na TikToku. Okej. Okay. Moim ulubionym efektem jest efekt przybliżania. Zawsze czekałem, aż to wpadnie właśnie w Polsce. Po prostu sprawia, że obraz się sam przybliża. Można to ustawić, zajebisty efekt. Fajnym efektem są po prostu wszystkie filtry, które nakładają takie vintage na przykład na film i sprawiają, że ten obraz jest taki jak z LA trochę. Można w Polsce sprawić, że ten film wygląda tak zagranicznie. Okej. Okay. To dosyć ważne. Śmieszne filtry też są fajne w sumie, efekty. Ten, który tak wykrzywia ciało, efekt, robi taką glizdę trochę. Wymień trzech ulubionych piłkarzy. Aha. No to fajnie. Fajnie, lubisz to pytanie. Tak. Uwielbiam to pytanie, bo lubię grać też w FIFA. Na pewno Leo Messi. No, Leo Messi, jestem fanem Leo Messiego. Gdzie by nie grał, zawsze będę go wspierał gdzieś tam sercem. Uwielbiam też Mbappe. Francuski piłkarz, bardzo dobry. Coraz lepszy z roku na rok. No i czuję, że też że ma potencjał niż jaką legendą w przyszłości. W sumie to lubię też Ronaldo. Mimo, że to się gryzie ze sobą, Leo Messi i Ronaldo. Ludzie się spierają, kto jest lepszy. No ale ja lubię obu. Naprawdę dobrze grają. Nie wymieniłeś naszego największego Polaka wszechczasów? Jakbyś widziała, jak strzela w FIFA, to by go też nie wymieniła. Takie, nie no, Robert Lewandowski jest dobrym piłkarzem, ale jednak moi ulubieni zostali już wymienieni. Wymień trzy obrzydlistwa. Ja nie lubię, jak ktoś dubie w nosie, strasznie mnie to drażni. Okej. Okay. Mój tato tak robił często, jak byłem mały i... A matka na niego nie krzyczała? Strasznie. Chciała go tam dusić w aucie, jak na przykład kierował i zdarzało mu się. Mówiła zawsze, że kopie w nosie. Także nieciekawe kopię stwierdzenie. Kopie w nosie? No, kurde, stwierdzenie nie znam też obrzydliwe. Tego stwierdzenia. To obrzydliwe jest to, jak ktoś się w ogóle nie myje na przykład więcej niż dwa dni, trzy, bo to już czuć przede wszystkim. Yes. Widać i ja bym tak nie mógł, nie czułbym się komfortowo w ogóle. Przecież jak kilka dni nie myć się, za mocne. A ile się maksymalnie nie myłeś? No pewnie z trzy dni, ale to było na jakimś takim wyjeździe i nie miałem możliwości. Spływ kajakowy, pamiętam. Okej, okay. No to do wody można było wskoczyć. No chodziłem do rzeki, ale rzeka brudniejsza niż ja sam, więc nic to nie dawało. Okej. Okay. Obrzydliwa rzecz to jest w sumie jak ktoś pierdzi jakby, tak po prostu w miejscu publicznym albo w gronie znajomych. Jest niekulturalne i obrzydliwe dla mnie. Wymień trzech ulubionych superbohaterów. No to ja tutaj uderzę w Avengersów. Niedawno wyszedł najnowszy Spider-Man. Ja jestem fanem Spider-Mana z Tomem Hollandem. Piękny, piękny film. Więc jestem fanem Spider-Mana i jego bym wymienił jako pierwsze. Super.
Na pewno Superman, bo jako mały chłopak oglądałem Supermana i on tak dosłownie leciał z tą ręką przed siebie. Naprawdę wymieniasz ulubionego bohatera Supermana? Tak, on był genialny. Latał po prostu. I był takim ciapciakiem najgorszym na świecie. Nie był ciapciakiem. Nie obrażaj Supermana. Nie no, come on, był ciapciakiem, tu się wzruszał, tutaj... Po prostu był wrażliwy. No, no dobra, no to w sumie twoje wybory. I za to go szanuję. Dobra, racja, nie powinnam się wtrącać, tak? To są twoje wybory. A ja już bym chciała swoich gadać. No właśnie. Przyjdzie kolej na ciebie. Dobra, jak nagram sobie sama ze sobą ten program. Możesz koło mnie. Możemy się zamienić. Tak. Chcesz zadać mi to pytanie? Mógłbym. Tak? Chcesz się zamienić? Tak. No to już. Dawaj, zamieńmy się. O, szanowni państwo, tego jeszcze nie grali. I co, mam wylosować karteczkę? To jest ta? Tak. Dobra. Cyk. Wymień swoich trzech ulubionych superbohaterów. No czekam w takim razie. O, dobrze, no, dobrze to robisz. Strzel mi jakiś strzek, dobrze mi idzie. Dobrze. Ale ja chcę usłyszeć, bo ja wiesz, tutaj poważnie podchodzę do moich superbohaterów. Dobra, dobra. Na pewno Thor. Thor. Thor jest, jest najpiękniejszy na świecie, najsilniejszy na świecie, najcudowniejszy i ma wielki młot, jest kochany, wrażliwy, zabawny, zdarzają mu się pomyłki, z których umie wybrnąć. No Thor to jest w ogóle... Prawdziwe cechy mężczyzny. Tak, Thor jest moim numerem jeden. Absolutnie nie wymieniłabym Supermana, bo jest ciapciakiem. Jest po prostu wrażliwy. Ale dobra, jedziemy dalej. No Iron Man, no. Iron Man? No, no to on i był... No, no w sumie miałem... Come on, no był najcudowniejszy na Szczerze mówiąc, na świecie, ja też bym go wymienił. No to proszę, to już no, ci zaliczam. On miał zbroję, był taki, można powiedzieć, ponadczasowy. Tak. I uwaga, trzeci mój ulubiony superbohater ze Strażników Galaktyki. Totalnie nie mam pojęcia, o czym mówisz. No ze Strażników Galaktyki nie oglądałeś? Nie oglądałem chyba tego. Nie oglądałeś Strażników Galaktyki? To jest przestępstwo? Ci zazdroszczę, że nie oglądałeś, bo przed tobą taka wspaniała przygoda. No a Groot, drzewo. No a jak nic. Avengersów oglądałeś, nie oglądając Strażników Galaktyki? Nie wiem, bo ja tu oglądałem. A, to bez sensu. Jak się nazywa, Shop z Avengersów? Rocket. Tak, nie znasz go. No dobra, to moi ulubieni. Mam ciągnąć następne pytanie? Nie, zamieniamy się. Jestem zadowolony z twojej odpowiedzi. Dzięki. A ja chciałem tylko dodać, jeśli można go uznać za superbohatera, Harry Potter. No ale w sumie miał umiejętności magiczne. No co, magiczne. Można, miał moce, tak? A ja muszę powiedzieć ciekawostkę, nie oglądałem Harry'ego Pottera i od 2 tygodni nadrobiłem wszystkie części, także... Dla mnie to było... Ale czad, nigdy. Nie oglądałeś nigdy? Nigdy. Dla mnie to po prostu było... To były moje najpiękniejsze 2 tygodnie. Najpiękniejsze dni życia. Mhm. Fetysze. Wymień 3. Lubię, jak dziewczyna ma na przykład ładnie pomalowane paznokcie, na przykład biały kolor. To jest moje ulubione akurat, ale w ogóle ładne paznokcie to jest trochę taki mój fetysz. Po prostu lubię na to patrzeć. Moim takim fetyszem, jeśli można to tak w sumie uznać, jest po prostu... Taka uroda brazylijska trochę, ciemna karnacja, ciemne włosy, ciemne oczy, ogólnie taka taka chica. Okay. To jest taki trochę mój fetysz, jeśli można to tak właśnie nazwać. Dużym fetyszem. Lubię dziewczyny w dresach, ale takie luźno ubrane, bez makijażu, takie z takim luźnym vibe'em jak raperzy ze Stanów. To mnie po prostu trochę kręci w sumie, bo raz już pokazuję taką naturalność plus fajnie to wygląda ogólnie. Super. Dziękuję wam wszystkim za oglądanie. To już jest koniec odcinka. Wszystkie pytania o mnie, ale zachęcam was, żebyście wpadli na TikToka, Instagrama. Tam jest codziennie jakaś świeża dawka energii. No i na koniec chciałbym wam życzyć miłego dnia.